Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer, ale nie jest to do końca taki kolejny odcinek, ponieważ jest to pierwszy odcinek nowej kariery, którą mam nadzieję, że będziemy przeżywali razem, która mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Eee, ciekawy jestem, jak odbierzecie mój pomysł. Eee, chociaż nie jest to do końca mój pomysł, ponieważ nie będę ukrywał, że tutaj mocno zainspirowałem się Waszymi komentarzami. I właśnie też z powodu Waszych komentarzy e, rozpoczynam tę serię w poniedziałek, chociaż jeżeli ktoś śledzi uważnie losy e, tego kanału, to wie, e, że, e, pro, że, że dziś miał pojawić się QA, ono będzie jutro, ale po prostu chcę, żebyście mieli jak największy wpływ Waszymi komentarzami na tę serię. E, dlatego też e, dziś będę zbierał Wasze komentarze e, na to, jak ten klub dalej powinien wyglądać, i tak dalej. E, jutro pojawi się QA, e, do którego mam nadzieję, że dam. Po z pytaniami o tym nie zapomnę. E, a pojutrze lecimy dalej z e, karierą. Słuchajcie, e, myślę, że powinno być fajnie. Myślę, że powinno być ciekawie. Tym razem jest to kariera e, naszego menadżera. E, dlatego już tutaj tworzę naszą postać. I e, my N. A. Jerry, ok. E, dlatego tworzę naszą postać, ponieważ nie będzie to e, kariera e, ani zawodnika. E, nie będzie to też e, tym razem kariera klubu. W sensie e, nie. No to będzie kariera klubu. Nie będzie to kariera, e, w której będziemy sz, e, wspinali się po szczeblach e, ligowych, e, jakby ligowych poziomów. Mieszam się strasznie, ponieważ nagrywam to po raz. Trzeci. I dlatego ja już nie wiem, co powiedziałem, a czego nie powiedziałem. Zaraz wam wytłumaczę czemu tak jest. Na początku jednak rozpocznijmy karierę prawdziwym klubem. No i będzie to Arsenal. Będzie to Arsenal, ponieważ stwierdziłem, że to będzie super kariera. A tak zupełnie na poważnie przenieśmy się do kraju, w którym chciałbym rozpocząć. Nie chcę się wspinać po ligowych szczeblach. Nie chcę też zmieniać klubów, będąc zawodnikiem. Z jednego prostego powodu. Policzyłem sobie, że w tym. Cyklu życia FIFA zostały nam prawdopodobnie jeszcze trzy kariery łącznie z tą, więc jeszcze na wszystko się załapiemy. Ostatnio była kariera. W trochę wspinaliśmy się po szczeblach. Byliśmy zawodnikiem, no taka kariera Paris FC, trochę nie wiadomo jak ją określić. Potem była kariera Piszczka, gdzie chodziliśmy po klubach. No a tutaj chcę zostać w jednym klubie, ale nie chcę, żeby to był jakiś mega długi projekt, dlatego też wybierzemy sobie zespół z ekstraklasy, z najwyższego szczebla rozgrywkowego. Choć widziałem wasze propozycje Andory, Malagi, one były naprawdę ciekawe i nie wykluczam, że jeszcze kiedyś powrócą, aczkolwiek nie mówię, że będzie miało to miejsce w FIFA 23. Czyli może już w Fifie, nigdy ich nie zrealizujemy. Um, powiem Wam jedną rzecz na początku. Mega podobał mi się komentarz Wa kariery Walencją, nie? I to było super. To byłoby świetnie zrealizować, ale. No, podjąłem się tego. Wziąłem Walencję, miałem taki plan, żeby odwzorować troszkę ich problemy. Wezmę, dam bana transferowego, jakby tam pierwsze okno wyłączymy, przesymuluję do 31 grudnia, no i wtedy zobaczymy, gdzie będzie ta Walencja. No, i miałem nadzieję, że będzie jak najniżej, bo to jest trzeci od końca zespół na dzień dzisiejszy w La Liga. Walencja była siódma, a dopiero potem zobaczyłem, jakim ona operuje budżetem transferowym, niemal 70 milionów dostępnych od zaraz. Ekipy, z której Gatuzo odchodził, mówiąc, że to jest niepoważny klub, bo nie chcą mu kupić piłkarzy, gdzie Peter Lim robił jakieś dziwne zakupowe rzeczy. No i to, to byłoby bez sensu, więc rozpocząłem jeszcze raz. Zredukowałem budżet transferowy do kilkunastu milionów i Walencja była jeszcze wyżej, odcierając się o strefę Pucharową, więc. Stwierdziłem, że nie. Stwierdziłem, że to jest bez sensu e, i że wybierzemy inny klub. Dlatego też e, chciałem rozpocząć karierę e, ciekawym klubem, jakim jest Celta Vigo. Ale wszedłem w tą Celta Vigo i tam jest oczywiście Aspas, który jest topowym piłkarzem i to wiedziałem. Ale poza tym, bardzo moim zdaniem, mocna kadra. No bo kiedy e, taką Celta Vigo. Damy sobie w so FIFA i nie chodzi mi o sprawdzanie zawodników, chodzi mi po prostu o sprawdzanie potencjału klubu. Ja na to patrzę. No to ona overallowo ma 77, atak 80, pomoc 75, obrona 78, czyli naprawdę dobrze. Dopiero zobaczyłem to wchodząc do składu, dlatego. No potem zacząłem szukać właśnie zespołu po tych ratingach e, i zastanowiłem się nad dwoma. Pierwszy to zespół, który ma e, 75, 75, e, 75, 75 we wszystkim. E, jest to bardzo ciekawa e, opcja, czyli Majorka, zespół z Wyspy, 11 milionów budżetu transferowego, a druga opcja e, to zespół z e, Madrytu chyba. W sensie to są bardzo... Bliskie okolice Madrytu, choć do końca nie wiem, czy, czy jest to sam Madryt, ale to jest klub, który znów jest bardzo dobry, e, aż za dobry. E, dlatego też wpadła mi trzecia opcja do głowy, ona także była w, w komentarzach. No i tą opcją jest Almeria. Bardzo ciekawy zespół. No i tak naprawdę tutaj zastanawiałem się mocno, ale przeważa moim zdaniem e, opcja. E, no właśnie, która opcja, bo ja cały czas jestem niezdecydowany. To jest najgorsze. Ale wydaje mi się, że zdecyduję się na Majorkę. Nie będę ukrywał, wizja klubu z wyspy, e, z ciekawej wyspy, e, z bardzo fajnymi strojami. Też sobie nie ukrywam, że ma dla mnie trochę znaczenie e, pod kątem serii. E, no to jest to jest coś co Naprawdę do mnie trafia, aczkolwiek to nie jest tak, słuchajcie, że skoro zrezygnowałem z tej Walencji, to my w tej serii nie będziemy mieli zas żadnych zasad, bo będą zasady. Wiem, że nie wszystkim może one się spodobają, ale wydaje mi się, że one są dosyć e, ciekawe. Więc tak, na początku e, surowy styl negocjacji, e, wyłączone e, objęcie reprezentacji, bo bez sensu, i wyłączone pierwsze okno transferowe. Uważam, że e, w tym momencie warto to zrobić, ponieważ mamy kwiecień, e, przełom kwietnia i maja, czyli te transfery styczniowe jeszcze są w miarę świeże i w tym momencie jakbyśmy weszli od razu w okno transferowe i zrobiłby nam się taki mishmash na świecie nie do końca by mi to odpowiadało i uważam, że dla tej kariery będzie to jak najlepsze choć oczywiście już teraz mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wspólny kierunek dla tego klubu i uda nam się Razem, w oparciu o politykę transferową, którą zaraz wam e, przedstawię, chociaż to tak naprawdę nie będzie polityka transferowa, to będą zasady transferowe. E, zaraz, zaraz sobie o nich właśnie porozmawiamy, że uda nam się tutaj stworzyć e, coś ciekawego. I już wam mówię, jak te zasady wyglądają. Oczywiście podtrzymuję zasadę z. E, podtrzymuję zasadę, jeśli chodzi. Zastanawiam się, czy my chcemy grać w trofeum, w, w przedsezonowym tym. I wydaje mi się, że nie. Nie tym razem. Więc tak, oczywiście. Podtrzymuje zasady, jeśli chodzi o e, podpisywanie wolnych zawodników, czyli 10, 20, 30% w zależności od sezonu, e, dla zawodnika e, nowego podpisanego jako bonus, i tych zawodników także sprzedajemy za połowę wartości. Dla mnie, jeśli o to chodzi, nie ma najmniejszej dyskusji, bo to jest jak najlepszy po, e, sposób na to, żeby ograniczyć wzrost budżetu, który nigdy by się nie wydarzył. Dodatkowo jesteśmy w Hiszpanii i tu dochodzi nam zasada, która moim zdaniem będzie bardzo ciekawa i która może wiele w tej serii nam oj, wywrócić, ale może też w wielu elementach nam pomóc. A mianowicie, to jest kraj, gdzie obowiązkowe wpisywanie jest klauzuli odstępnego. Zatem każdy z tych piłkarzy będzie miał wpisaną klauzulę odstępnego. Co więcej, tych klauzuli nie będę mógł bronić. Zatem, jeżeli przyjdzie nam po naszego Martina jakiś klub. Zapłaci 18,5 miliona do kasy ligi, to my z tym nic nie możemy zrobić. Przyjdą po tego gościa, no dobra, tu widzę, że mało jest klauzuli, e, więc e, przyjdą po e, De Denisa, zapłacą 11 milionów, nic z tym nie będę mógł zrobić. Natomiast jeśli przyjdą nam po Papa Gaje. To tego zawodnika mogę obronić. Mogę z nim przedłużyć kontrakt, zmienić klauzulę odstępnego, lub nawet ją na chwilę znieść, jeżeli ta nowa będzie niewiele różniła się od tej klauzuli, którą on ma wpisaną. Czemu? ponieważ bronić możemy każdego zawodnika poniżej 23 roku życia. Skoro ci zawodnicy do 23 roku życia nie mogą podpisać kontraktu z nowym klubem, kiedy trwa ich kontrakt, to tak samo my możemy ich bronić. I uważam, że to jest fajne, bo y, to nie jest też tak, że takiego y, Denisa my nie będziemy mogli zatrzymać, bo tak naprawdę mądrze zarządzając kontraktami, mądrze to negocjując, będziemy w stanie fajnie podwyższać te klauzule na tyle, że jeżeli ktoś za nich zapłaci horrendalne pieniądze, no to dla nas to nie będzie problem, a bardzo często jesteśmy w stanie potem dojść do poziomów, które są e, po prostu praktycznie nieosiągalne dla nikogo na, świe na świecie. I wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna opcja. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny temat. No, ale tak jak patrzę na tą Majorkę, to wydaje mi się, że też czeka nas tutaj naprawdę ogrom pracy, e, bo też bardzo dużo zawodników mam wrażenie, jest tutaj wypożyczonych. Zatem e, mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj razem dobrze w tej karierze bawili. E, no no i na początku zobaczmy sobie w ogóle jak ta Majorka e, może wyglądać, ponieważ przede wszystkim właśnie ja myślałem, że ten Baba to będzie, bo, bo akurat tego gościa pamiętałem, nie wiem skąd, ale pamiętałem, to jest, e, mieliśmy go w jakiejś karierze też e, i to jest postać, która może być dla nas dosyć istotna, no i albo w tej trójce defensywnej, E, albo jako szóstka, no ale tutaj szóstki nie mamy, więc trzeba będzie zastanowić się, jak gramy. E, na pewno mamy ciekawego wahadłowego po prawej stronie, no bo Mafeo to jest znane nazwisko. Może nie spełnił oczekiwań tak jak wszyscy myśleli, ale jest znany. Widzę, że mamy także Nastasicza, więc to jest bardzo ciekawe. Ok, więc sporo tych piłkarzy jest. Oczywiście my w tym oknie nikogo nie możemy sprzedać, no bo po prostu to okno jest. Zamknięte, co nie znaczy jednak, że nie możemy zrobić drobnego porządku. Najpierw jednak spojrzymy sobie, jakie są wymagania co do tego, co będziemy sobie tutaj razem robili. Więc tak, mamy zakończyć sezon w środku tabeli. To jest duże wymaganie, uważam. Kopel spania 1,8. E, Finanse, zwiększyć wartość klubu, ekspozycja marki, ok. I rozwój młodzieży, na to chcę postawić od samego początku. Nie mogę włożyć pieniędzy w transfery, no to włóżmy je w klub, włóżmy je e, w młodość i liczę, że tam znajdziemy naprawdę ciekawych piłkarzy. E, mamy zatem do wydania 3 miliony e, na Aguilar. Aguiara, no i wydamy je sobie, i wydaje mi się, że na tych dwóch skautach będziemy na razie operowali. Zatem tego gościa z Portugalii od razu wysyłamy do Portugalii, i nie będę ukrywał, że będę chciał, żebyśmy mocno prze. Y... Żebyśmy mocno przeszukali sobie też rynek portugalski pod kątem już zimowych wzmocnień. Więc jeżeli macie jakieś ciekawe portugalskie nazwiska, koniecznie dawajcie je znać. Chociaż oczywiście to nie znaczy, że muszą to być Portugalczycy, bo to chodzi o zawodników z Ligi Portugalskiej. No i tam wydaje się, że cały czas mamy drobną przewagę finansową, nawet będąc taką majorką, więc trzeba tę przewagę wykorzystać. Na początku jednak zrobimy coś, co będzie niezwykle żmudne dla tej serii, ale zrobimy to raz, zrobimy to w pierwszym odcinku, a potem już będziemy na tym bazowali. Czyli przedłużanie kontroli. No, i oczywiście wpisanie klauzuli odstępnego każdemu zawodnikowi. Będę patrzył, e, czy są klauzule zaproponowane przez piłkarzy. Jeżeli nie są, to tak jak w przypadku Rajkowicza, e, będziemy te klauzule sobie musieli samemu e, dopisywać. Moim zdaniem to jest w ogóle zawodnik, z którym na dosyć długo możemy się związać kontraktem, nawet na 5 lat, e, bo w najbliższym czasie, w moim odczuciu. Eee, będzie to zawodnik bardzo dobry, po prostu. Eee, no i oni proponują 40 milionów, i powiem szczerze, dla mnie. Spoko. Na razie 40 milionów możemy za niego wziąć, bo to jest praktycznie e, czterokrotność jego war e, wartości. E, no i nasza propozycja to jest 20 i 100 w bonusie. E, wydaje mi się, że to jest ciekawe. Oni się na to zgadzają, więc e, on zarabia nawet troszeczkę mniej, dostaje bonucik. No i zobaczcie, to jest bardzo dobra klauzula i o to mi chodzi. Żeby te klauzule były fajne, żeby te klauzule były e, naprawdę spoko. Zlećmy tutaj przedłużenie. On zarabia, e, wolę dać mu nawet mniej, może się na to zgodzi. Ale nie chcę klauzuli. No więc wszystkie te kontrakty muszę przenegocjować i to jest mój duży problem, że ja nie wiem, czy wy chcecie to oglądać, ale wydaje mi się, że powinniście to oglądać, yy, bo. Wtedy będziecie wiedzieli, jak każdy zawodnik e, będzie funkcjonował w tym klubie, dlatego e, tutaj z każdym musimy przedyskutować te klauzule, bo uważam, że to jest istotne, e, żebyśmy zrobili to zgodnie z tym, e, jak sytuacja wygląda. 12 tysięcy e, i on się na to zgadza, więc nawet niektórym nam się udaje obniżyć pensję, słuchajcie. E, więc jest to tam jakiś drobny sukces, prawda? E, mamy Romana, e, więc tu. Zlećmy przedłużenie. On chce klauzulę, chce klauzulę i to jest spoko klauzula, więc ją akceptujemy. Yy, mamy. Yy, tego nie mamy, on ma wpisaną klauzulę, więc nie trzeba. Tutaj nie chcemy yy, dawać klauzuli. Mamy kosztę. Yy, jemu się kończy kontrakt, no, ale nie możemy z tym też nic zrobić. Już ty jesteś u nas na wypożyc... znaczy od nas wypożyczony, ty jesteś u nas na wypożyczeniu. Nie mamy opcji wykupu, więc tutaj trzeba będzie się na tym skupić. Ty masz klauzulę odstępnego, zobaczymy czy ją podbijamy, czy nie. Tutaj będziemy o tym gadali potem. Tutaj na razie chcę, żeby każdy miał i wtedy będziemy o tym rozmawiali. Aczkolwiek wydaje mi się, że to może być jeden z ciekawszych zawodników, ale teraz też mamy, wiecie, taki plus, że nie ma okna transferowego, więc my możemy tych gości sobie także stestować. Zlecamy tu przedłużenie. 23,5 jest. No nie, zacznij od 20 gościu. 20. No nie, musimy tutaj przedyskutować to jeszcze raz. E, ważny zawodnik, możemy mu to dać, bo to jest też gościu, którego nie wykluczam, że będziemy chcieli odpalić nawet. E, bez przedłużenia, bo to jest 30-latek, e, on się na to zgadza. E, no i zaproponujmy klauzulę, zobaczmy co on tam powie. E, 9 milionów 400 000. dla nas spoko, bo to jest tak znacząco powyżej jego wartości. E, no i nasza propozycja jest taka: zobaczymy, co on nam na to powie. No i on się na to zgadza, więc spoko. Ym, dalej mamy zawodnika znów bez klauzuli. I wiecie co, żeby ten odcinek też nie trwał wiecznie, to ja mam propozycję, żebyśmy. No bo realnie, czy ten gościu z nami zostanie, się zastanawiam. Że dopiero w styczniu daj klauzulę zawodnikom 20... poniżej 23 roku życia. Co? Wydaje mi się, że to będzie najbardziej e, sensowne, więc tak. E, tu jest klauzula, tu jest klauzula. E, tu jest klauzula o Pepagai, ale ona i tak jest do obrony. Tu jest dobra klauzula, moim zdaniem, na razie. Tu jest klauzula, e, która nie jest do obrony, ale myślę, że nie będziemy jej bronili. No tutaj e, trzeba naprawdę mocno się zastanowić nad tym zawodnikiem, e, jak to będzie wyglądało, e, bo uważam, że baba będzie dla nas naprawdę istotna. A to jest taki piłkarz, którym na przykład kluby Premier League mogłyby się zainteresować. Ważny piłkarz jemu to pasuje, bo w tym sezonie na pewno będzie istotny. Dorzućmy sobie jeszcze tutaj dwa lata kontraktu na spokojnie. Wtedy do 30 możesz do nas pograć, u nas pograć i zaproponuj klauzulę odstępnego. Zobaczymy jaka będzie ich propozycja 18 milionów, więc wydaje mi się, że załapiemy się tutaj akurat na to. No i top. 20 milionów jak za niego dostaniemy, to to już będzie naprawdę spoko. No i moim zdaniem możemy mu zaproponować lekką podwyżkę do 25. On to akceptuje i jest z tego powodu naprawdę zadowolony. Ty nas nie interesujesz, ty nas nie interesujesz. Tu jest klauzula Kanginli, ma klauzulę, którą możemy bronić. Słuchajcie, to jest ciekawy piłkarz, bo możemy jeszcze długo Kangin na bronić, a to może być super talent naprawdę. Ten Francuz nie ma klauzuli, więc musimy ją przy... zlecić tutaj. Zobaczymy, jaka tu będzie propozycja. Nawet daje propozycję, więc spoko. Tutaj nie ma propozycji. Dobra, zlećmy, bo i tak będę chciał go sprzedać. Więc nawet jeżeli ją przyjmie na rok kontrakt, to dla nas spoko. No, więc tak zróbmy. On wziął na dwa lata, ale to w tym momencie nie jest problem. Jest klauzula. KDR nie może mieć klauzuli, no bo wiadomo. Zobaczmy tutaj. No nie, no tu nie chcemy dawać Ci więcej niż zarabiasz. Super, dał klauzulę od razu. E, nie ma klauzuli, ale on nas nie interesuje. Jest klauzula, jest klauzula, jest klauzula, jest klauzula. E, nie ma i jest klauzula muri, muri, Murikiego. Mu, Boże, Murikiego. E, to dobrze. E, no u ciebie nie kończysz kariery. E, jemu nie przedłużę kontraktu z jednego powodu, bo ja liczę, że on w przyszłym sezonie skończy karierę. Chociaż wtedy będzie mógł odejść, no to zlećmy przedłużenie. Rok. No nie, no musisz przedłużyć, znaczy musisz mieć klauzulę. No skoro tak robimy, każdemu, to robimy każdemu. Przy tych młodych odstępstwa robię, bo yy, to by nam wydłużyło odcinek jakoś też mocno. Rok przedłużenia. No i super. Yy, no i super. Więc idzie to w miarę szybko, myślałem, że to będzie szło wolniej, więc możemy tym młodym może też dać, żeby w tym jednym odcinku mieć ładnie sprzątnięte wszystko. 12 tysięcy, 13, 000. spoko, uczciwy bonus uważam. E, więc mamy to zrobione, Muriki, Muriki ma wpisaną, e, no i prac e, tutaj także musimy zlecić, e, zobaczmy, no niestety, dogadali się na niską stawkę, ale bez klauzuli odstępnego e, tę oczywiście trzeba wpisać, e, więc to akceptujemy. Super sprawa. E, rok może być przedłużenie, nie ma problemu. Chopy z Wąsem e, 5, super. E, no i nasza propozycja to jest jednak e, dużo mniejszy pieniądz, no bo jesteś gościem, który się starzeje. 13, ok, możemy tak zrobić, więc na to się zgadzamy. E, więc w tym momencie klauzuli odstępnego. Wśród naszych piłkarzy nie ma tylko jeden, więc chyba to zrobimy po prostu. E, bo tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. No i tu moim zdaniem ją trzeba przedłużyć, chociaż ona 23 lata, nie no, bez jaj, to nie jest wystarczająco dobry piłkarz, będzie trzeba się zastanowić, no duży komfort nam daje um, to, um, duży nam daje bardzo komfort to, um, że nie mamy teraz tego okna, więc będziemy mogli sobie tych zawodników fajnie potestować, no nie, i to uważam, że jest... Um, Ej Tam była klauzula 14 milionów Czy Czy mi się wydawało Ja zobaczyłem 14 milionów Dlatego kliknąłem ok Dobra bo, bo już Ja już myślałem, że oszalałem Nie ja już myślałem, że coś jest ze mną nie tak. Dobra. E, czyli tak naprawdę wszystkich mamy teraz na klauzulach tak, jak być powinno. Uważam, że to jest spok, uważam, że to jest fajne. E, no i opłaca nam się mieć na przykład z punktu widzenia gry naszej, z naszych zasad, młodą kadrę. E, no bo w tym momencie e, jesteśmy w stanie zrobić sobie e, taki haczek, że no, potem ich sprzedajemy, ale z jakim zyskiem, prawda? E, więc wydaje mi się, że to jest fajne no i teraz, spójrzmy sobie na naszych zawodników bo e, wydaje mi się, że to jest dosyć istotne zatem e, mamy lewego wahadłowego który moim zdaniem może być lewym obrońcą e, i to jest istotne ale mamy Augustinsona, który może być i lewym obrońcą i lewym wahadłowym no a mamy Mafeo i uważam, że rzeczywiście to jest piłkarz na którym warto by było bazować bo to jest gościu, który jest w stanie zrobić nam grę natomiast mamy Babę i teraz pytanie, czy chcemy z Baby zrobić środkowego obrońcę Yy, czy chcemy z niego zrobić środkowego pomocnika defensywnego? I mi się wydaje, no że jednak tu mamy jednak temat lepszy na środkowego obrońcę. Bo to jest gościu, który wzrostu ma 1,85 m. Te podania nie są jakieś wybitne. Więc ja bym z niego zrobił środkowego obrońcę. Oczywiście yy, rozwojem zajmiemy się ogólnym później, no ale teraz skupiamy się na tym, jak chcielibyśmy, żeby ten skład yy, wyglądał. Natomiast ja osobiście nie jestem zadowolony z tego. Jak to się tu prezentuje, bo tak, no musimy zobaczyć, na kim my chcemy grę opierać. Na pewno Rodriguez jest gościem, który potrafi, przynajmniej patrząc na statystyki, tutaj dać w ofensywie więcej. Kangin Lee tak samo, więc wydaje mi się, że my powinniśmy zagrać tutaj 5-2-3, jeżeli mówimy w ogóle o graniu w ten sposób, bo wtedy Kangin Lee jest tutaj, Muriki jest tutaj, no i Rodriguez jest tutaj. Pytanie tylko, czy po odejściu baby, no, my mamy Greniera, ale z kurczę gościu 40 tempa. Natomiast czysto teoretycznie, Sanchez może tu grać na przykład, tak? Ale ten środek pomocy jest dramatyczny. A ty? No Muszę powiedzieć, że ogólnie nie wygląda to zbyt zachęcająco. E, no, wtedy tutaj może wylądować sobie y, baba. No ale ja się zastanawiam, bo jest taka formacja. Tylko to będzie absurdalnie, bo to jest formacja ta. Znaczy, ja się tak zastanawiam, jakby to wyszło, gdybyśmy tego opuścili do cls <grym> To będzie dzikie. To będzie dzikie, słuchajcie. Ale spróbujemy tego do CPS-a. Eee... Okej. Okay. I wtedy. Jest SPD Sekundę. Kangin Li, ty nie jesteś napastnikiem, to wiemy, ale Kangin Li środkowy napastnik, no nie, ale lewy napastnik, no nie, ale czekajcie, zobaczymy, Z zobaczymy, czy to odda, bo to będzie tak, że każdy zawodnik będzie koniec końców na swojej pozycji, napastnik. SPO, nie, tu musi być. No, to jest bez sensu. No, ja dam tutaj. Znaczy, bo temat był taki, że ja myślałem. No, ale wtedy tu możemy sobie dać tak I Wracamy w sumie do punktu wyjścia, jak o tym myślę, nie? Eee, bo tu damy sobie Rodriguez Cyk. Eee, cyk. No i tu środkowo, obrońca załóżmy Nastasic, tak? Żebyśmy tu mieli lewonożnego. A nie, ty też jesteś lewonożny. Dobra, no ale to na razie nam niewiele zmienia, tak? To na co pójdziemy. E, bo ty jesteś wtedy prawym pomocnikiem. Mm, Kangin, lewe skrzydło wtedy ma. No to jest zupełnie bez sensu, to co ja tu wymyśliłem. <noise> to nie, to jest zupełnie. E, to jest zupełnie bez sensu. No bo ważne jest dla mnie to, żeby jednak była ta pozycja SPD. E, żeby ten jeden zawodnik był rzeczywiście niżej tu. I to wydaje mi się być serio ciekawe. Tylko chyba nie ma żadnej piątki, w której jest ten niżej operujący zawodnik. No bo ustawienie. Ale poczekajcie. O, 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 to jest pomysł. Bo my zejdziemy sobie tutaj do cls -a. Patrzcie, to jest pomysł. Pyk. Tu cls -ik. Tu CPS-ik. Super. SP. Pyk. No, to jest granie. Tu mamy środkowego pomocnika. Środkowego pomocnika defensywnego. Oczywiście tu panów zmieniamy. Eee, tu panów zmieniamy. Bardzo się cieszę na te wahadła, bo fajnych Portugalczyków można wziąć na wahadła, jakbyśmy chcieli, ewentualnie, i z tego gościa, moim zdaniem, można by było zrobić nawet napastnika nawet dodatkowego napastnika. Tu zapiszmy sobie to i w takim układzie, tak naprawdę. Eee, Fantastycznie, że nam się to zapisało. Ja bardzo doceniam w grze, że takie szczegóły wiecie, jak to, że zapisujesz formację i ona jest tam, że to działa. To jest naprawdę cudowne, e, więc tak. Stop, stop. E, panie, panie baba, pan mnie tutaj nie idzie, pan mnie tutaj zostaje i pan się jeszcze nauczy piłkę podawać, e, bo dzięki temu e, wydaje mi się, że będziemy mieli dużo większy pożytek potem z niego, niezależnie od pozycji, na którą go umieścimy. E, więc to jest to. Dodatkowo Kangin Lee. Jest jako nasz środkowy pomocnik ofensywny Więc przeróbmy go na tę pozycję od razu Żeby tutaj wszyscy ci, którzy lubią Żeby zawodnicy grali na swoich pozycjach to żeby oni byli Formacja jest pokrzywiona Ale może coś tam z tego wyjdzie SPO 4 tygodnie, spoko, to nie jest długo I ten lewy pomocnik Lepy, 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 lepy Gdzie ty jesteś? Mr. Lepy yy, Nie ty Albo to jest pypy, co ja gadam? E, czyli to jest On. Plan rozwoju, ty masz 34 lata. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby opierać o Ciebie grę. No, ale co zrobimy? E, środkowy napastnik: 4 tygodnie. Dobra, chcę leźć do tych czterech tygodni, zobaczymy. Możecie to w sumie karierę wydłużyć teraz, jak na to patrzę. E, więc on dostaje środkowego napastnika. E, ogólnie moglibyśmy też grać na... Nie, no nie mamy drugiego napastnika, więc gramy na jednego, na tego e, naszego wydata. Słuchajcie, jest to dziwne, zgadzam się, ale może się okazać, że nie jest to wcale takie głupie. E, przed nami oczywiście są sesje treningowe e, i myślę, że w związku z tym, że nie mamy transferów, e, to ja się tymi sesjami treningowymi zajmę poza nagraniem, no bo to raczej was nie będzie interesowało Mnie teraz, słuchajcie, w tym pierwszym odcinku interesują wasze propozycje transferowe. E, dajcie znać, co sądzicie o tym układzie. Moim zdaniem warto mu na początek dać szansę, e, bo mamy tutaj ciekawy rozkład ról. E, mamy tę trójkę ofensywną, w zasadzie dwójkę pracującą na gole Murikiego. E, mamy... Ciekawe wahadła, które będą miały miejsce. Mamy babę, który będzie tutaj zabezpieczał e, też różne pozycje. E, jest ten podłączający się do, do fazy e, budowania akcji Ruiz. Co prawda, on tu średnio pasuje, no ale z drugiej strony nie mamy dużo lepszych innych zawodników, więc moim zdaniem wygląda to ciekawie. Moim zdaniem jest to e, warte spróbowania. No, a przede wszystkim, słuchajcie, gramy Majorką, gramy zespołem z wyspy. I gdyby udało nam się stworzyć, ba, my stworzymy na tej wyspie stolice hiszpańskiego futbolu tu będzie przyjeżdżała Liga Mistrzów tu będzie wznoszone trofeum w Hiszpanii, ja w to wierzę, ale potrzebuję Waszej pomocy, potrzebuję Waszych propozycji transferowych, szczególnie na tą Portugalię, do której ruszymy bardzo szybko, bo chciałbym tą pierwszą część tej kariery do pierwszego okna transferowego no mocno przespidranować oczywiście nie wejdziemy w kalendarz, nie będziemy szli ale mamy niezły budżet, zgromadzimy też trochę juniorów, ich też będziemy mogli sprzedawać może uda nam się kogoś tu wprowadzić ja osobiście jestem mega podekscytowany bo wydaje mi się, że tutaj może być naprawdę Ciekawie, i, i liczę, że macie takie samo zdanie, bo uważam, że to będzie fajny projekt. Więc co? Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze zdanie, na wasze odpowiedzi, a za dziś bardzo wam dziękuję.